Dzisiejsze spotkanie było kilkuetapowe. Zaczęliśmy od warsztatów, gdzie mówiliśmy o tym, jak aranżować wnętrza, po co to jest, czym się kierować, jak dobierać kolory, jak budować przestrzeń. Potem mówiliśmy o tym, czemu się tu spotykamy, dzięki komu i jaki będzie finał tej naszej pracy. I młodzież miała taką możliwość, że projektowała swoje pokoje, które potem wolontariusze będą realizować. Praca była w grupkach. W każdej grupie były osoby z jednego pokoju i one musiały wspólnie zaprojektować przestrzeń swojego pokoju. Mieli jakby w gestii swoich działań, mogli przemeblowywać, przesuwać tapczany, mogli aranżować grafiki, które miały zaistnieć na ścianie. Do dyspozycji mieli też materiały ze sklepiku, każda grupa miała swoją pulę pieniędzy, mogli zakupić różne przedmioty w celu urządzenia pokoju, takie jak zasłony, jak dywany, wykładziny, poduszki, lampy, krzesełka, krzesła, komody, komódki. No wszystko to, co mieściło się w ich budżecie. I tutaj jest kilka aspektów edukacyjnych. Taka świadomość tego, że kiedyś w przyszłości będę urządzał swoje mieszkanie, swój pokój. I to jest ważna rzecz. Aspekt taki, że mam jakąś ograniczoną ilość pieniędzy i muszę się z tym liczyć. I to, że nie zawsze trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, że drobnymi środkami też można piękne efekty uzyskać. No a kolejna rzecz cenna to współpraca. To, że musieli razem doprowadzić do końca projekt. Nie mieliśmy aż takiego trudnego zadania. Po prostu obydwaj z kolegą razem cieszyliśmy się, że będziemy mieć odnowiony pokój, że będziemy lepiej się w nim czuć razem. No to tak szybko zdecydowaliśmy, że chcemy mieć taki, a nie inny pokój. Mamy podobne takie połączenie tutaj, w porządku, wszystko wyszło. W mojej ocenie muszę przyznać, że ze strony dzieci to się spotkało z dużym zainteresowaniem, ciekawością. No zawsze to jest coś nowego, tym bardziej, że ktoś z zewnątrz, to oni inaczej postrzegają kogoś takiego niż nas, którzy jesteśmy tu na co dzień, bo pani im każe, ale ktoś nowy, no to jest dla nich coś ciekawego. Widziałam, że z dużym zainteresowaniem podeszli do sprawy i myślę, że samo to, że mogli sami podejmować decyzje, decydować, co będą mieli w pokoju, to też się na przyszłość zaprocentuje. Oni może bardziej uszanują to, tym bardziej, że nie dostali coś i tak ma być, tylko sami mieli wpływ na to, jak ten pokój będzie wyglądał. Tak, Maciek nam tam przedstawił to na komputerze, pokazał. W porządku nam się z nim rozmawiało, fajnie nam to pokazał wszystko, no i już się nie możemy doczekać, jak będziemy mieć ten odnowiony pokój, jak będziemy w nim w ogóle mieszkać, nie? Tyle tych rupyci mamy tego tak przytulnie tu i mówię, no co tu zmieniać, nie? No ale zdecydowaliśmy, że coś trzeba, nie? Ciągle ten samym pokój i trochę trzeba zmiany, nie? No. Jak to oglądałem ten film tej dekanatalni, to jest prawie, no, będzie szok, jak zobaczymy. Teraz te łóżko będzie tam, a te będzie w tą stronę. Jeszcze będzie taki obraz piłkarza i samochód,